13 nowych pięcioczłonowych pociągów PESA L2 i 6 hybrydowych Impulsu 2 z fabryki Nevak to najnowsze zakupy kolei dolnośląskich realizowane dzięki współpracy przewoźnika z PKO-BP. Bank przygotował specjalną ofertę kredytu na kwotę ponad 442 milionów złotych, za którą samorządowa spółka kupi nowoczesny tabor. Zwiększy to w zdecydowany sposób ofertę transportową dla naszych mieszkańców. Środki uzyskane z kredytu pozwoliły na podpisanie umowy z bydgoską fabryką PESA, która ma dostarczyć na Dolny Śląsk kolejną partię ultranowoczesnych pociągów Elf 2. Zakup kolejnych elektrycznych składów od firmy PESA wpłynie na rozbudowanie taboru, który posiada koleje, posiadają koleje dolnośląskie. Pierwsze pociągi typu LF 2 zostały zamówione już w zeszłym roku i mają pojawić się na dolnośląskich torach już w 2022 roku. Pociągi, na których zakup umowa została podpisana w czwartek, na Dolny Śląsk trafią w ciągu dwóch lat. Olnoszlonzacje jednak już teraz mogli zobaczyć jak prezentuje się zakupiony model. W czwartek Elf 2 został zaprezentowany na Wrocławskim Dworcu Głównym. Pojazdy zostały wyspecyfikowane wedle najwyższych standardów, bardzo mocno wyposażone w elektronikę, która wspomaga bezpieczeństwo, która pomaga monitoring techniczny, która wspomaga informację pasażerską. Tak jak wspomniane było. Pojazdy mogą przewieźć na raz około 500 pasażerów, w tym 250 na, na miejscach siedzących. W czwartkowej uroczystości podpisania umów pomiędzy kolejami dolnośląskimi, bankiem PKO BP i PESOM udział wziął szef kancelarii premiera, który podkreślał, że rozwój kolei na Dolnym Dolnośląsku to w dużej mierze efekt dobrej współpracy samorządu z rządem. Dzięki niej PKP przekazała już ponad 200 kilometrów kolejom dolnośląskim. Trakcji, która jest sukcesywnie rewitalizowana i uruchamiana, a to właśnie przekłada się na poprawę sytuacji skomunikowania wszystkich części Dolnego Śląska. Bardzo cieszę się, że te linie są też rewitalizowane na południu Dolnego Śląska, w miejscach, gdzie z tą komunikacją do niedawna było o wiele gorzej. Zakup nowych pociągów to kontynuacja realizowanej od dawna strategii Kolei Dolnośląskich zmierzającej do zapewnienia dolnoślązakom wysokiej klasy połączeń regionalnych, także na liniach, które kilkanaście lat temu zostały wygaszone. Zakup 19 pojazdów, ale także zamówienie kolejnych 12 pojazdów elektrycznych, ale także być może jeszcze dwóch pojazdów hybrydowych z firmy Nevag. Może i prawdopodobnie powinno wystarczyć do Zrealizowania celów przede wszystkim władz województwa, tych rewitalizacji wszystkich linii kolejowych i tutaj tabor, którym będziemy dysponować dzięki tym inwestycjom, a przypomnę to są inwestycje blisko miliarda złotych, które zamierzamy wydać w przeciągu dwóch, trzech lat, powinny wystarczyć na te wszystkie plany, które dziś Urząd Maszokowski razem z rządem polskim realizuje. Oprócz przywracania ruchu na wygaszonych liniach koleje dolnośląskie zamierzają wykorzystać nowy tabor także do zwiększenia częstotliwości połączeń na najpopularniejszych szlakach kolejowych w regionie.